24 pytania. Rozmowa poranka. A naszym pierwszym gościem jest pan doktor Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kłaniam się bardzo, panie redaktor, i państwu też. Dzień dobry. Mamy bardzo gorącą rzeczywiście atmosferę polityczną. Mamy dzisiaj wizytę prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, ale ja bym chciała zacząć od Białorusi. Anżelika Borys oczyszczona z zarzutów. Można powiedzieć dzięki Bogu, natomiast jeszcze mamy w areszcie Andrzeja, znaczy nie my mamy, Białoruś ma Andrzeja Poczobuta. Jest to wyrzut sumienia Polski, że nie potrafi mu pomóc? Czy prowadzimy jakieś w tym obszarze działania? No odpowiem, panie redaktor, w ten sposób. Po pierwsze, ja oczywiście przez chwilę się wczoraj cieszyłem, przedwczoraj, kiedy ta informacja do nas dotarła, my ją państwu ujawniliśmy trochę później, że Anżelika jest chwilowo wolna. Mam nadzieję, że na dłużej, bo nigdy nie mamy takiej pewności przy tym strasznym reżimie, który wiele razy trzymał ją w więzieniu od roku w areszcie domowym. Cóż, Polska robi wszystko, co może, ale jak się okazuje, jest widocznie za mało ciągle. To znaczy, mamy taki, a nie inny reżim na wschodzie, z którym tak, a nie inaczej można rozmawiać, który wybrał bardzo, nawet jak na reżimy dyktatorskie, drogę bardzo irracjonalną, drogę też agresji, bo mieliśmy regularne działania wojny hybrydowej przeciwko naszemu państwu przez ten reżim kierowane. Nigdy nie ma się tutaj pewności. My, panie redaktor, nie zapominamy o Andrzeju Poczobucie i wszystkich innych ludziach, którzy tam są trzymani jako więźniowie polityczni, za to, że są Polakami, za to, że są Białorusinami. Tam są trzymani też pracownicy polskich mediów publicznych, bo dziennikarki Biełsatu, który jest częścią tych mediów. Ten gest bardzo doceniamy, ale czekamy, czy nastąpi jakiekolwiek inne, mówiąc szczerze, jakichś specjalnie entuzjastycznych przewidywań w stosunku do tego, co zrobi białoruski reżim, nie mamy. Ale każdy kanał jest otwarty, każda negocjacja trwa. W wypadku pani Anżeliki Borys nie zostaliśmy zmuszeni do żadnych kompromisów z tym reżimem. A jak będzie w przyszłości, to zobaczymy. Bardzo chcielibyśmy, żeby Andrzej Poczobut wyszedł w końcu z więzienia, bo on ma mniej szczęścia od Anżeliki Borys. On nie miał aresztu domowego, on jest w więzieniu traktowany w okrutny sposób. Miejmy nadzieję, że te negocjacje zakończą się powodzeniem. Natomiast to, co się dzieje na świecie, napawa jednak zgrozą. 1 kwietnia Rosja przewodzi pracą Rady Bezpieczeństwa ONZ. Chichot ogromny, kpina z bezpieczeństwa, komentarze są jak najgorsze. Słusznie, panie doktorze, ale co mogła zrobić w takiej sytuacji Rada Bezpieczeństwa? Co mogła zrobić Formalnie nic, panie redaktor. I w wypadku Organizacji Narodów Zjednoczonych w wielu instytucjach udało się Rosję albo zawiesić, albo doprowadzić do ograniczenia jej działalności. Ale tylko nie w sporcie. Nie w sporcie, przede wszystkim nie w sporcie i tam, gdzie są pieniądze, bo jest też bardzo wiele innych rzeczy, które czasami nam się nawet przed głowę nie nasuwają, ale w wypadku ONZ-u niestety od początku zaistniała bardzo mocno ta formuła, że stałym członkom Rady Bezpieczeństwa wolno więcej. To się tak ostatecznie potwierdziło w ubiegłym roku, kiedy minister Ławrow otrzymał amerykańską wizę i mógł ze swoją delegacją przyjechać do ONZ-u. W ONZ-cie jest tak jakby bez zmian. Została Rosja potępiona, ale przez zgromadzenie ogólne. Została Rosja potępiona, ale dlatego, że mogła Ukraina i inne państwa uczestniczyć w posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa. Ale Rosja tym członkiem jest, pozostaje i jak widać pozostaje nim bardzo, bardzo na serio. Rzeczywiście w tej sprawie nie można było nic zrobić, a co więcej chyba nikt nie próbował cokolwiek zrobić poza tymi państwami, które akurat w Radzie nie są, a my w Radzie nie jesteśmy. Kolejne pytanie. Wczoraj nieoczekiwanie dowiedzieliśmy się, że belgijska policja weszła do siedziby Europejskiej Partii Ludowej. Bardzo poważne podejrzenia. No właśnie i wszyscy wskazują na to, komentatorzy, że przecież do zupełnie niedawno szefem Europejskiej Partii Ludowej był Donald Tusk. No cóż, a ja się ucieszyłem z tego, co się wczoraj stało. Dlaczego? Paradoksalnie zupełnie innych powodów, bo to jest dowód, że w Europie działa prawo. Że żadna partia ciągle nie jest w Europie poza prawem i że nie dorobiliśmy się jeszcze w Unii Europejskiej takiej partii, która może sobie robić co chce i nie podlegać potem przepisom prawa i być ścigana za różnego rodzaju oskarżenia. Bardzo się dlatego ucieszyłem, bo jednak bardzo chciałbym, żeby Europa była inna od tych autorytarnych reżimów, które na takie rzeczy pozwalały. Ale myśli pan, panie doktorze, że będzie ciąg dalszy? Bo przecież przypomnę to, co się działo w Komisji Europejskiej, kiedy była publikacja już ponad rok temu Dziennika Libera francuskiego dziennikarza śledczego, który opisał całe dziwne zachowania i obiady z lobbystami urzędników Komisji Europejskiej, TSUE. No i ta sprawa została zamieciona pod dywan. Panie redaktor, doszła do drugiej części, która jest zazwyczaj bardzo smutna, bo zazwyczaj zamiata się pewne rzeczy pod dywan. Liczba osób, które i w Unii Europejskiej, i w krajach
również europejskich niestety, w końcu za jakąkolwiek korupcję odpowiedziała, jest niestety bardzo niska i pod tym względem bardzo ciężko jest nam stawać w prawdzie wobec państw, które chcemy do Unii Europejskiej przyjąć i pouczamy je o korupcji, o łapówkach różnego rodzaju. Wie pan, ja się znam na Ukrainie i Ukraińcy bardzo często nam to wypowiadają. Ale ja mam nadzieję, że presja wolnych mediów, które w końcu mają być wolne, będzie w tej sprawie taka duża, że do tego jednak dojdzie. Ale pani redaktor tutaj się uśmiecha trochę sarkastycznie, więc ja niestety mam wrażenie, że może nie będzie tak dobrze, jak ja myślę i chyba pani ma rację. Przechodzimy do dzisiejszej wizyty, bardzo ważnej wizyty. Sondaże wskazują, między innymi przeczytałam sondaż w Rzeczpospolitej, czy w Dzienniku Gazety Prawnej, w tej chwili zaraz sprawdzę, ale chodzi o to, że Polacy uważają, że Polska jest jednym z krajów, która najbardziej pomaga Ukrainie. Bo jest. W perspektywie, wie pan, pani redaktor, to zależy oczywiście, jak się liczy. Przepraszam, tak? Dziennik Gazeta Prawna, znalazłam. Dziennik Gazeta Prawna, 71% Ukraińców wymienia Polskę w kręgu trzech państw, od których Ukraina otrzyma największą pomoc. Wizyta u przyjaciół, artykuł widzę Michała Potockiego. Ale to jest tak, pani redaktor, no, oczywiście Niemcy czy niektórzy inni partnerzy nasi europejscy liczą to trochę inaczej. Ja zamknę z odgłosem tą gazetę, bo liczbowo pewnie dali w pewnych sprawach więcej, ale popatrzmy na statystyki. Polska dała ogromne rzeczy pomimo i tego, że nie jest jeszcze państwem posiadającym najgigantyczniejszą armię w Europie, dopiero sobie tą armię budujemy tak naprawdę. Mimo tego, że społeczeństwo nasze przyjęło Ukraińców samo do domów, myślę, że statystycznie nasze społeczeństwo pomogło Ukrainie najbardziej ze wszystkich społeczeństw europejskich, a państwo także. Ukraińcy, ukraińskie społeczeństwo to wiedzą, nie zawsze wiedzą to niestety politycy podczas wygłaszania różnego rodzaju przemówień, bo nawet król Karol III, kiedy teraz przemawiał w Bundestagu, to powiedział, że właściwie poza Niemcami i Wielką Brytanią ta pomoc nie jest taka wielka, porównał tą pomoc do dużej. Dzisiaj myślę, że Wołodymyr Zełenski podziękuje Polakom za to wszystko. Przypomni, co się działo. Myślę, że jest ogromna szansa zbudowania na tej polskiej pomocy czegoś w relacjach polsko-ukraińskich. Choć oczywiście trzeba będzie, pani redaktor, i to z góry pewnie uprzedzam pytania, także porozmawiać i o rysach na tej przyjaźni. A tych rys zostało trochę. One są znane od dawna. To są problemy historyczne. Mamy w tym roku 80-lecie rzezi wołyńskiej. To są kwestie związane ze zbożem chociażby. Wczoraj bardzo mocno to wicepremier Kowalczyk podkreślił, że chcemy jednak tego, aby to cło na granicy przywrócić. To są kwestie choćby takie, że wielu Polaków poczuło się nie do końca przez Ukrainę docenionych po tym, kiedy te dwie rakiety spadły na powiat chrubieszowski. Więc problemów jest dużo, ale ja myślę, że prezydent Duda z prezydentem Zełenskim wiele z nich dzisiaj wyjaśnią. A symbol pozostanie, bo do nas Zełenski nie przyjeżdża po broń, tylko przyjeżdża podziękować. To jest jednak pierwsza taka wizyta. Ale jeszcze jest jedna kwestia, mianowicie kwestia odbudowy Ukrainy. Ponieważ wczoraj w Polskim Radiu 24 rozmawiając z Marcinem Chorałą, pełnomocnikiem do spraw budowy CPK, pełnomocnikiem rządu, pan minister powiedział, że już te rozmowy trwają. W dziedziny, na przykład on rozmawia w sprawie infrastruktury kolejowej, ale cała Rada Ministrów jest właściwie zaangażowana w te rozmowy. Wczoraj słyszeliśmy o tym, że wizyta i można było przeczytać o wizycie przedstawiciela Niemiec na terenie Ukrainy, który mówił właśnie na temat odbudowy. I Polacy się zastanawiają, bo też są takie rozmowy w kuluarach, czy w pewnym momencie Polska nie zostanie odsunięta od kwestii odbudowy Ukrainy. Odsunięta nie, panie redaktor, ale pamiętajmy. Zminimalizowana? Nie zminimalizowana, ale istnieją jednak określone potencjały gospodarcze i jak przychodzi co do czego, to jak nagle nie widzimy europejskiej jedności. Myślę, że to jest też dobre, że sobie to policzyliśmy. Tylko silna, twarda licytacja gospodarcza pomiędzy silnymi państwami. Polska jest rosnącą gospodarką, no ale nie jest państwem tak silnym jak Niemcy, Francja czy Wielka Brytania. Ale naprawdę, panie redaktorze, jestem tutaj optymistą. W to nie tylko zaangażowany jest cały rząd, ale myślę cała polska klasa rządząca. Byłoby dobrze, gdyby się udało jeszcze wokół tego zbudować narodowy konsensus i żeby te argumenty gospodarcze były bardzo mocno poruszane. Prezydent Duda także o tym na pewno nie zapomni, bo wie pani, podczas tych różnych prestiżowych uroczystości dzisiaj będzie dużo klaskania, będą przemówienia, będzie dużo ważnych słów, ale w kuluarach będą się toczyły bardzo twarde rozmowy i negocjacje. Miejmy nadzieję, że z korzyścią również dla Polski. Przede wszystkim, pani redaktor, dla Polski. Bo to jest interes naszego kraju, żeby się wzmacniać. Do NATO wczoraj została przyjęta Finlandia. Wszyscy mówili o historycznym dniu. Mówili o tym, że jest to bardzo ważne, jeżeli chodzi o pozycję Rosji, czyli minimalizowanie, przynajmniej ograniczanie tej pozycji Rosji.
ale pojawia się pytanie, kiedy do Ukrainy zostanie przyjęta Ukraina, bo szef dyplomacji Ukrainy, pan Kuleba, mówi, że to właściwie już powinno się stać ze względu na agresję rosyjską. Wie pan, z uwagi na takie inne kwestie polityczne, przyjęcie do NATO to jest łatwiejsza sprawa niż przyjęcie do Unii Europejskiej. Tak, oczywiście, właśnie. I o tym też mówimy bardzo często od roku. Ale jak widzimy, ci sami, którzy bardzo starają się uczestniczyć w procesie odbudowy Ukrainy, już tacy nie są entuzjastyczni, jeżeli chodzi o zapewnienie Ukrainie tego mocnego bezpieczeństwa, używając bardzo często argumentu, że nie powinno się przyjmować państw, które toczą wojnę i których sytuacja graniczna jest nieuregulowana. No ale tutaj, panie redaktor, stanowisko Polski pozostaje bardzo jasne. My jesteśmy za przyjęciem Ukrainy do NATO. Ale nie będzie to taki łatwy proces i z całą pewnością nie zostanie przed szczytem w Wilnie ukoronowane, a może i potrwa bardzo, bardzo długo, ale będziemy się starali. Czego możemy się liczyć, na co możemy liczyć w związku ze szczytem w Wilnie? No mam nadzieję, że w końcu się do Wilna uda domknąć kwestię Szwecji i uda się wzmocnić wschodnią flankę NATO kolejnymi decyzjami, które tam będą podjęte, czy kolejnymi siłami amerykańskimi, które powinny się znaleźć w Polsce, na Litwie, Łotwie, Estonii, bo bez tego nie ma naprawdę w minimalnym stopniu choćby naszego bezpieczeństwa. I to jest rzecz najważniejsza. A reszta to się będzie bardzo powoli uklejało, panie redaktor, przez najbliższe 3 miesiące. Początkiem tego był szczyt ministerialny flanki w Łodzi i tych spotkań jeszcze będzie bardzo, bardzo wiele. Ja w tej chwili nie jestem w stanie przewidzieć 100% agendy tego szczytu. Obserwatorzy wskazują na to, że widzą niepokojące ruchy ze strony chociażby Niemiec w związku z Ukrainą, że ta sytuacja trochę przypomina to, co się działo na Krymie w 2014 roku. Czyli nie są tak bardzo optymistyczni komentatorzy, którzy się zajmują sprawami zagranicznymi, ponieważ widzą, że Niemcy jednak cały czas te sympatie, a właściwie interes gospodarczy z Rosją przedkładają nad bezpieczeństwo Europy w niektórych sytuacjach. No cóż, ja ciągle liczę na to, że ta mimo wszystko zmiana myślenia, jaka się w Niemczech zaczęła w lutym ubiegłego roku, będzie mocniejsza. I nie tylko deklaratywna. Ale jestem optymista, jak pani już odkryła dzisiaj od samego rana. Natomiast niestety te sygnały także widzimy. To, że niemiecka próba budowania porozumienia przez gospodarkę z Rosją jest ciągle dla wielu polityków ważniejsza. Połączona jest jednak także z bardzo mocną, deklaratywną przynajmniej twierdzeniem, że Niemcy jednak pomagają Ukrainie, które jednak możemy czasem bardzo łatwo zweryfikować. Ta zmiana, o której pan mówi, pojawiła się w niemieckich mediach i w części społeczeństwa. Nie widać tej zmiany wśród niemieckich polityków. No chociażby przypomnijmy Schrödera, który w dalszym ciągu nie ma żadnych konsekwencji z tym, w związku z tym, co robił, czyli ta silna współpraca. Jakakolwiek zmiana myślenia w Niemczech zazwyczaj zajmuje wiele, wiele lat, panie redaktor. Powiem tak dyplomatycznie. Kolejny temat. Donald Trump stanął przed sądem. Aresztowany, zwolniony, zapowiada w start w wyborach prezydenckich. Myśli pan, znaczy ta sprawa będzie miała na pewno ciąg dalszy, ale panie doktorze, jak myśli, jakie będą konsekwencje, czy zabronią Trumpowi startu wyborów? To jest bardzo ciężko zrobić w amerykańskim systemie prawnym, pani redaktor, więc przynajmniej w chwili obecnej to aresztowanie bardzo pomaga Trumpowi w oczach jego zwolenników i tym, którzy już Trumpa spisują na straty, radziłbym w tym momencie myśleć o nim jednak ciągle jako o bardzo poważnym kandydacie na prezydenta w roku 2024. Wiele osób było zaskoczonych polityką Joe Bidena, prezydenta Stanów Zjednoczonych, wobec Ukrainy, wobec Rosji. To było pewne zaskoczenie, że tak szybko została podjęta reakcja, że poszła ta pomoc dla Ukrainy i wzmocnienie państw wschodniej flanki NATO. Bo Joe Biden jest jednak tym politykiem, który wie, czym jest Wschód, wie, czym jest Rosja, czym jest Ukraina i czym jest Polska na przykład. Więc myślę, że sam Joe Biden jest tutaj najbardziej pozytywnym czynnikiem amerykańskiej polityki, z uwagi też na jego wiedzę o zimnej wojnie. A to, że nas to zaskoczyło pozytywnie, no cóż, widać, że deep state amerykański wie doskonale, jakim zagrożeniem Rosja jest i należy liczyć, że bez względu na to, kto będzie amerykańskim prezydentem, amerykańskie państwo swojej polityki nie zmieni. A tymczasem wiceprzewodniczący Bundestagu Wolfgang Kubicki opowiedział się za dialogiem z Moskwą w sprawie ochrony klimatu mimo wojny na Ukrainę. Niektórzy ludzie, chichot historii. I nie tylko chichot historii, panie redaktor. Niektórzy ludzie nie widzą, co się wokół nich dzieje, choćby nawet się wszystko waliło i paliło. I bardzo smutne, że tacy ludzie są wiceprzewodniczącymi Bundestagu, który jest parlamentem jednego z największych państw świata. I na tej smutnej konstatacji kończymy. Pan doktor Łukasz Jasina, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych, był państwa i moim gościem. Dziękuję, panie ministrze. Przegląd prasy.